Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Jestem teraz na mojej przerwie obiadowej. Wyszedłem sobie z biura, żeby tutaj pospacerować i zacznę od artykułu, taki krótki, który mam przygotowany. Przeczytam go, no i będę chciał skomentować to, co się dzieje na naszej granicy. Myślę, że to jest temat, który trzeba poruszyć, temat, który jest ważny i temat, o którym trzeba dyskutować. Jeżeli jesteście zainteresowani, to serdecznie Was zapraszam. Tutaj sobie spaceruję w pobliżu tego biura. Powiem Wam, że trochę głośno jest, bo takie są roboty drogowe tam były, tam jeszcze kończą budynki, także trochę się tutaj dzieje. No i co, ale pójdę tam w stronę takiego osiedla. Tam będzie trochę ciszej i myślę, że będzie mi lepiej do Was trochę rozmawiać. Dobra, i będę czytał ten artykuł, także jeszcze przejdę kawałek, żeby mieć po prostu trochę świętego spokoju. Dobrze, przejdźmy więc do przeczytania tego artykułu. Tragiczne informacje z granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusz w stanie krytycznym. Tak jest zatytułowany ten artykuł. Tutaj sobie może przystanę, będzie mi lepiej po prostu... Ojejku, co tutaj jest? Poczekajcie, odwrócę kamerę. Zobaczcie, jakie kotki normalnie tutaj bezdomne. Ten jeden jest mały, drugi ten. Co wy tu koty robicie? Jakie biedne, chyba głodne w ogóle. Nie do wiary. Nie będę zakłócał spokoju tych kociąt, więc pójdę gdzie indziej, w dalszą stronę. W Białowieży chroniący granicę strażnik został uderzony konarem w głowę, informuje dziennikarz Michał Jelonek. Jak informuje, kolejny funkcjonariusz Straży Granicznej został zaatakowany przez imigrantów, którzy chcą w nielegalny sposób przedostać się z Białorusi do Polski. W Białowieży chroniący granicy strażnik został uderzony konarem w głowę, stan krytyczny, informuje dziennikarz. Atak migranta na polskiego żołnierza. Do niebezpiecznej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej doszło także we wtorek 28 maja, gdy na odcinku granicy w okolicach Dubicz Czerkiewnych w województwie podlaskim grupa migrantów próbowała sforsować granicę. Na miejscu byli żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Jak przekazała prokuratura, jeden z żołnierzy szeregowy z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie Wesołej, używając tarczy ochronnej, zablokował wykonany przez migrantów wyłom w opłotowaniu. Wówczas z drugiej strony płotu sprawca po przełożeniu ręki przez płot ugodził go nożem w okolicy klatki piersiowej. Ranny żołnierz został przewieziony do szpitala, a jego stan określono jako ciężki. To jest cały taki ten artykuł, nie był długi. Wyświetliłem prawdopodobnie, albo nie wyświetliłem, zastanowię się, czy to zrobić tutaj screeny. Jak czytam, no to po prostu czytam. Jak ktoś z Was będzie chciał sięgnąć do tego artykułu, to zostawię link pod filmem, a może ze względu na pewne jakieś wrażliwe słowa, to nie będę go po prostu tutaj udostępniał jako zdjęcia z tego artykułu. Dobrze, przejdę się teraz tutaj w okolicy i chciałem to skomentować. Ja powiem w ten sposób, że to jest bardzo duży problem z tym, co się dzieje przy granicy polsko-białoruskiej, że w ogóle próbują być takie ataki, forsowane ogrodzenie i tak dalej, że ludzie w ten sposób chcą się przedostać do Polski. Bo teraz się zastanówmy, jeżeli ci ludzie byliby tacy faktycznie potrzebujący, jeżeli ci ludzie byliby rzeczywiście uciekali przed czymś, potrzebowali, nie wiem, schronienia, jakiegoś azylu tak zwanego, bo można taki dostać w danym kraju, no to powinni to zrobić w sposób legalny. Umówmy się, wy, jeżeli mielibyście uciekać z Polski przed jakimś zagrożeniem, to czy ustawilibyście się wzdłuż jakiegoś ogrodzenia i żeby kogoś dźgać konarem, bo wy chcecie tam przejść, czy kogoś dźgnąć nożem, tak jak ten strażnik graniczny został tam dźgnięty, czy jeden z żołnierzy? No umówmy się, że raczej byście tak nie postąpili, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Normalny człowiek poszedłby do przejścia granicznego, okazał dokument tożsamości i zostałby wpuszczony na granicę następnego państwa. I tak to powinno chyba raczej działać, tak? Nie wiem, w czym jest po prostu problem, że ci ludzie chcą nielegalnie przekroczyć tą granicę. Oni muszą być po prostu postawieni gdzieś przez kogoś. Oni mają robić tak zwany zamęt przy granicy
polsko-białoruskiej. Najgorsze jest to, że żołnierze czy też straż graniczna, która tam pilnuje, oni muszą bardzo uważać, oni nie mogą się bronić tak de facto, nie mogą użyć takich środków obrony, które by im pozwalały na to, żeby odstraszyć tych ludzi, którzy chcą przekroczyć tą granicę nielegalnie. Bo gdyby użyli odpowiedniego sprzętu, odpowiedniej broni i tak dalej, nawet gdyby, nie chodzi o to, żeby krzywdzić tych ludzi, którzy tam są, ale nawet gdyby oddali strzały ostrzegawcze z broni palnej do góry, strzelając, to byłoby to znak, że po prostu nie żartujemy, że jeżeli będziecie to dalej robić, to my mamy prawo strzelać. I tak to powinno funkcjonować w normalnym kraju. Tak to powinno funkcjonować, jeżeli mówimy o ochronie granicy, o tym, żeby granica była pilnowana, a nie żeby była szturmowana przez jakichś ludzi, którzy są niewiadomego pochodzenia, którzy nie wiadomo kim są, którzy nie wiadomo co sobą reprezentują, czy są to jacyś przestępcy, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówię, jeżeli my mielibyśmy gdzieś uciekać, jeżeli my mielibyśmy przekraczać granice jakiegokolwiek innego kraju, no to na pewno musielibyśmy to zrobić w sposób taki legalny. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy stali gdzieś pod jakimś ogrodzeniem i próbowali je forsować. Po prostu paszport w zęby czy dowód osobisty, w zależności do jakiego kraju, co jest wymagane. No i tyle, no i się stoi na granicy, oni mają prawo sprawdzić, czytają w systemie, co jest pan Rafał Mora. No to dobrze, no to tutaj taki jest, nie widnieje żadna oznaka przestępstw i tak dalej. Możemy go wpuścić. I gdyby ludzie, którzy są na tej granicy, gdyby oni ustawili się na przejście graniczne, to nie byłoby po prostu żadnego problemu. Ale szturmowanie tego ogrodzenia, no to jest co najmniej nie na miejscu. Ja jeszcze chciałem się odnieść do tych wszystkich celebrytów, jakichś aktorów i tak dalej. Ludzi, którzy uważają, że czy to Straż Graniczna, czy że wojsko źle postępuje. Ja bym zachęcał tych ludzi, którzy tak bardzo chcą pomagać tym imigrantom, którzy szturmują tą granicę, żeby dali przykład i żeby sami na przykład kilku takich ludzi stamtąd wzięli do siebie, żeby ci ludzie pomieszkali z nimi najlepiej parę miesięcy albo nawet rok czasu i żeby zobaczyli, jak to jest, kto to jest, kto to przyjechał, czy będą mieli z nimi problem, czy nie. A potem my się możemy dopiero zastanowić, czy ich tutaj wpuszczać po prostu tak na oślep, ktokolwiek to jest i tak dalej. Gwarantuję wam, że oni, ci ludzie, czyli celebryci, aktorzy, jacyś piosenkarze i tak dalej, oni tylko mówią tak pięknie, bo oni chcą się wyręczyć tak jakby nami, Polakami, że my mamy przyjmować, że ten, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, o której ja mówię, żeby oni byli w stanie kogokolwiek przyjąć, żeby oni byli w stanie komuś z tych imigrantów zapewnić jakieś schronienie, zapewnić mieszkanie, żywność i tak dalej. Myślę, że oni nie byliby w stanie tego zrobić. Oni dobrze wiedzą, kto tam jest na tej granicy, tylko jakaś taka poprawność polityczna decyduje u nich, że oni twierdzą, że po prostu my musimy, że my mamy jakiś obowiązek przyjąć tych ludzi. My nic nie musimy. Nic nie musimy. Oni nielegalnie starają się przedrzeć granicę. Nielegalnie. Jeżeli by to zrobili w sposób legalny, o którym mówię cały czas i powtarzam, no to wtedy nie byłoby żadnego problemu. Ale tak, jeszcze w sytuacji, gdzie cierpią czy to żołnierze, czy strażnicy graniczni, no to nie ma po prostu na tego rodzaju miejsce i fakty przyzwolenia. I to jest taki szybki vlog, ponieważ tutaj nie ma co więcej dyskutować. Tu nie ma co więcej, jak to się mówi przysłowiowo, nabijać makaron na uszy. Po prostu sytuacja jest taka, że jest trudna, jeśli chodzi o granicę polsko-białoruską. Ci ludzie są tam nielegalnie, ci ludzie szturmują granicę, ci ludzie ranią naszych strażników granicznych, naszych żołnierzy. Nie ma na to po prostu przyzwolenia. Powinno to być rozwiązane, tak jak mówię. Powinni ci żołnierze nasi, czy strażnicy graniczni mieć możliwość użycia takiego rodzaju środków obrony, która byłaby
skuteczna. Ja nie mówię, żeby, jeszcze raz powtarzam, żeby zrobić jakąś krzywdę tym ludziom. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby to było skuteczne do tego stopnia, żeby ich zniechęcić do tego, że oni będą tam stali i że oni będą szturmować jakieś ogrodzenie, rzucać konarami, dźgać nożami i tego typu sytuacje. Na to nie ma naszej zgody, na to nie ma naszej woli, na to nie ma naszego przyzwolenia. Tam jeszcze kawałek przejdę tak z boku, bo tu jest ruchliwa ulica, a już chcę zrobić takie definitywne podsumowanie. Także to jest to, co ja po prostu myślę. Mam nadzieję, że wy oglądający tutaj jesteście jednomyślni ze mną, przynajmniej tak zakładam w większości, bo mam takich widzów, którzy raczej reprezentują dziś moje poglądy. Także z tego się bardzo cieszę. No i co, jeżeli uważacie, że jest inaczej, albo że jeżeli jest tak samo, to tak czy inaczej podzielcie się jakimś komentarzem, napiszcie, co myślicie w tej kwestii. No i co, oprócz tego łapki w górę, no i co więcej, możecie udostępnić ten film, żeby się niósł w odchłaniach YouTube'a. Będzie mi bardzo miło, żeby to doszło gdzieś doszło. Może jakiś polityk polskojęzyczny to obejrzy, może chwyci go jakaś chwila refleksji, może jacyś dowódcy wojska wysoko postawieni też sięgną jakiejś refleksji i zmienią postępowanie tak, aby było skuteczne. Tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Pa, pa.